Witam widzów w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertana Archoloza. Oczywiście, że tak, mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Dla mnie był zajebisty, możesz zostawić lajka, napisać komentarz. A ja nie wiem, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić. Może pogadajmy z Lorenzo. Bardzo dobrze. Aha. Mamy sprawy do obgadania. No, nawet nie... Zrobiłem coś nie tak? Skończyłem z nim gadać, klikłem na niego i... poszła ci robótka z przemocnikami. A jak ktoś pokazuje, że potrafi coś załatwić, to zasługuje na nagrodę. Po wymianie zdań z innymi wpływowymi członkami Araxos, zdecydowaliśmy się awansować cię na starszego gońca. Teraz pozostaje ci udowodnić, że nie jest to błędna decyzja. No i to mi się kurwa podoba. Takie nagrody skutecznie motywują do dalszej pracy. Mam tylko nadzieję, że wyższy stopień wiąże się z większymi wypłatami. Jak najbardziej. Na tyle sporymi, że bez wątpienia będzie cię stać na lepszy sprzęt. Udaj się w tej sprawie do Ingora, przedstawi ci nową ofertę. Dzięki. Jak sytuacja? Może zapytajmy go jeszcze ze trzy zdania. Jeśli jeszcze raz usłyszę Lorenzo zamiast Lorenzo, to nie ręczę za siebie. Idioci. Prostego imienia nie potrafią wymówić. Dostałem jakieś powiadomienie i klika mi brak powiadomień. Halo. Jak se to? Pomimo ograniczeń handlu, udaje nam się wychodzić finansowo na plus. Mam nadzieję, że również przyczynisz się do rozwoju Araxos. No ja się chyba przyczyniam, bo tu ci sajkę rozbijam. Jak się? Dobra. U kogo mogę starać się o awans? No u ciebie chyba, nie? A właśnie, bo tak, bo my zaczęliśmy odcinek, ale tak fajnie zaczynamy ten odcinek, bo dla mnie to już jakby kontynuuje poprzedniego odcinka, więc... zleceń, to może cię przyjmą w swoje szeregi. Jasne. Zrobić to jak najszybciej, bo obaj mają coś na podorędziu. A pozostali ludzie Araxos nie próżnują i szybko zabierają zlecenia. Mhm. Jak zostałeś tak wpływowym człowiekiem? No, nawet dobre pytanie. Wpływy przyszły z czasem, chłopcze. Ale tylko dlatego, że nigdy tego czasu nie marnowałem. Już jako smarkacz pomagałem ojcu w sprzedaży jego wyrobów bednarskich. Chcesz mi powiedzieć, że zdobyłeś fortunę na sprzedaży beczek? To duże uproszczenie. Nie wybiłbym się na samym handlu wyrobami ojca. Zresztą kiepski był ze mnie czeladnik. Kompletnie się nie znałem na drewnie. Umiałem za to dobrze liczyć i szacować zyski. Zacząłem więc inwestować. Najpierw w warsztat ojca, później w pracownię zielarską matki. Poznałem wtedy pewnego kupca z Wysp Południowych, który zaoferował mi współpracę. Na jego fregacie pływaliśmy od portu do portu, sprzedając towary z dużym zyskiem. To były wyjątkowo lukratywne lata. Nawet nie wiem, co to słowo znaczy. Pozdrawiam. Jak pomimo... A to już pytałem. Jak trafiłeś na Archolos? Nie planowałem tu przybywać. Po śmierci mojego towarzysza przejąłem interes. Okazało się, że za życia zebrał ogromną fortunę w swojej ojczyźnie. Sytuacja była tam bardzo napięta. Wystarczyłaby iskra, a wybuchłaby wojna z południowcami. Istniało więc ryzyko, że jego faktorie zostaną zawłaszczone przez jedną albo drugą stronę konfliktu. Na szczęście, przy pomocy lokalnych przewoźników, zdołałem przenieść wszystko na wschód, między innymi na Archolos. W ten sposób trafiłem na tę wyspę. Zawarłem kontrakt z gildią i zaoferowałem jej swoje skromne usługi. Gdybym nie wziął spraw w swoje ręce, pewnie byłbym dzisiaj bednarzem, jak mój ojciec. Żaden z nas nie jest przykuty do ziemi, na której wyrósł. Pamiętaj o tym. Bardzo mądre słowa. Pozdrawiam. Co należy do obowiązków gońca? Od tej pory do twoich głównych obowiązków należy reprezentowanie interesów gildii u naszych kontrahentów. Mówiąc inaczej, wykonywanie prostych zleceń handlowych, doręczanie istotnych dokumentów, czasami obicie buźki komu trzeba. Jeśli jest z ciebie materiał na kogoś więcej, Adelard bądź Garros z pewnością to zauważy. A póki co rób tylko to, co ci zlecimy. Ot, taka mała rada. To pizdy ta rada, inni mówią inaczej. Pozdrawiam Lorenzo, trzymaj się serdecznie. No i tymi słowami zaczynamy dzisiejszy odcinek, tam całym dialogiem 4-minutowym. Niezły posątek odcinka po 4 minutach, ale co, możecie lajka zostawić, już chyba pewnie ze 3 razy to powiedziałem w sensie. Musimy się udać w ogóle do tego, nie? Do tego gościa, co handluje jakby... No czym handluje? Broń mi handluje. Może dostaniemy nową zbroję, może to będzie zbroja lepsza. No i taka oferta by mi wyjątkowo przypadła do gustu.
Bo tutaj lepsza zbroja równa się większy damage, który mogę stankować. Większy damage, który mogę stankować, równa się napierdalanie frajerów. Jest to uczciwa oferta. You receive moje usługi, I receive zajebisty pancerz. Potrzebuję pancerza. Pniesz się po szczeblach kariery, więc masz coraz wyższe wymagania. Moim zadaniem jest im sprostać. Pokaż. 50, 55, 60. No to jak my... To jest lepszy pancerz, prawda? Bo to jest trójkolczy, który mamy teraz, tak? Prawda? Czemu skórzany pancerz jest tak drogi? Jest skórzany pancerz jest lepszy od stroja kolczego? Nie rozumiem. No ale tu się wydaje chyba, że pancerz starszego końca 50, 55, 60. Poczekajcie. Szybka matma. 50, 55, 60. 50, 55, 60 to jest kurwa 1000 razy lepszy. Szczególnie, że go chyba można ulepszać, nie? Ściągamy ten i oczywiście, że kupujemy pancerz. Pancerz starszego gońca. Pyk. Oczywiście, że tak. Czy ty jesteś w stanie mi ulepszyć ten pancerz? Chyba nie, prawda? Jesteśmy nauczyć w stanie broni dwuręcznej. Słuchaj, to skoro ty jesteś z gildii, to ty na pewno chcesz kupić ten pancerz, co? I ten w sumie też. Weź to wszystko, pokupuj. Pierścień odwagi. Okej. Tego może nie sprzedawajmy. No i teraz wyglądamy, zaczynamy. To jest jakiś kurwa pancerz konkretny. Jest tak zwany pancerz siekiera. Idziemy go jeszcze oczywiście ulepszyć i dalej wykonywać te misje. Jeśli chcę się starać o awans, muszę wykonywać zlecenia dla ich lidera. Jeśli chcę starać się o awans na tropicie A, czyli mam dwa awanse na szermierza. A tutaj mam na tropiciela. Tutaj zdałem raport odnośnie przemieszników. Lorenzo zgodnie z obietnicą zebrał informacje odnośnie mojego brata i przekazał je łowcom. Nie mam jednak zamiaru czekać na rezultaty. Moim jedynym tropem jest Willem, przebywający na farmie Bermara. Od niego informacje, czyli farma Bermara to jest miejsce, do którego raczej chciałbym się teraz udać. Chciałbym poszukać tego brata. Mam nadzieję, że nie skończę gierki. I będę miał jeszcze jakieś misje, bo to może być tak, że pójdę do tego Bermara i tam się okaże, że jest finał jakby... Mam nadzieję, że nie, ale... Chociaż nie, bo musimy zakończyć rozdział drugi, więc jakby będę... Będę miał mniej więcej świadomość, kiedy... Chyba są trzy rozdziały? No, co do tego pewnie nie jestem. Ale będę miał pewnie świadomość tego, że nam się gierka kończy. A do końca gierki chciałbym powykonywać z wami wszystkie możliwe misje i wątki, bo ten świat jest dość ciekawy. I te misje poboczne zawsze mnie interesują. Słuchaj, ulepszysz, co? Tyk, oczywiście. A, skóra błotniaka ja potrzebować. Co to mniej niż chciałeś? Skóra błotniaka, no kurwa, skóra błotniaka. Skorupa błotniaka. A ty potrzebujesz skóra błotniaka? Skorupa kraba. Skóra błotniaka jest ci potrzebna, gościu. A nie, skorupa. Dobra. To kupię od ciebie. Raz, dwa, trzy, cyk. Ulepsz. Cyk. Jo cię kryńca. No teraz to jest kurwa siekiera. Teraz to mamy, no teraz to jest pancerz tak zwany mocny. No jest mocny pancerz. Chyba, że nie mogę na przykład na dwa, ale mieszek. Jeszcze ci nie okradłem jak widzę. No. Oj, skorupę krama. Elegancko. Dobra, mamy zajebistą zbroję, mamy... W porządku, łuk nie jest jakiś turbo zajebisty. I musimy się udać na tak zwaną farmę Bermara. Tam się udamy, zaraz po prostu weźmiemy pewnie. W ogóle na mapie istnieje taka farma? Chyba mapę miasta. Mam nadzieję, że będę mu się udać jakby takim przewoźnikiem. Ten przewoźnik, z tego co rozumiem, tak, on tam stoi. Mam nadzieję, że będę mógł wziąć tego przewodnika i po prostu siup, cyknąć sobie podróż, żeby tam nie chodzić. To co chciałem zrobić, to chciałem zrobić jeszcze dwie rzeczy. To jest jedna z nich. Ty mi pewnie zapłacisz za to. Tak? Wciąż nad tym. Aha. Myślałem, że jak wykonam część roboty, to on mi za to zapłaci. No niestety nie. I druga rzecz, jaką chciałem zrobić, to udać się tutaj i sprzedać wszystkie stare monety, jakie posiadam. Zawsze to jakiś bitos. Nie, to nie u ciebie. U kogoś tu sprzedawałem te stare monety. W trzech marynarzach. Słuchaj. Najpierw dasz mieszka. Ucz mnie. Dlaczego ty mnie możesz nauczyć?
bronią walczyć. To nie chcę. Proszę. Ale nie chcę ksiąg, kurwa. Nie chcę kupować ksiąg. Wiedza magiczna. To może być fajne, bo to faktycznie może mnie nauczyć wiedzy magicznej, bo jak tyle kosztuje, to zgaduję, że faktycznie to mnie nauczy wiedzy magicznej. Ja bym chciał sprzedać jebane stare monety, bo powinienem ich chyba trochę mieć. Mnie ta wojna. Musisz mieć większość. Ty no, jestem przekonany, że ja tutaj te stare monety sprzedawałem. Nie tutaj? Nie masz tu czego szukać. A może tobie? Artur, no zejdziesz na ziemię. Nie jesteś czego wcale taki ty głupi, tam szukałeś? Bo u niego. Nie wiem. Jestem. A może nie tu? Nie, on się zajmował pisaniem. To był jakiś gościu, co się czymś innym zajmował. To może tam dalej trochę. Może tutaj gdzieś. Szybka mapa. Nie, nie dam ci golda. Pierdolne zaraz. No nie zaskoczyłeś mnie tym. Dobra, to nie będziemy sprzedać te stare monety. No tak, jak nie mamy gdzie i co robić, no to chyba jest tylko jedno rozwiązanie. Rozumiem, że cynamon nie wrócił. A nikt mnie tu chyba innego ucznictwa zręczności nie potrafi nauczyć, nie? A jest cynamon, ty jesteś cynamon? A nie, to ty mnie uczyłeś łuku? A ty mnie uczyłeś łuku. Chciałbym, ile mam tych punktów? 16. No to chciałbym potrenować. Pyk. Dzięki. I jeszcze ze 5 mogę wydać. To może tak. Cyk. 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 Już więcej nie mogę, nie? I on mnie za darmo uczy, to też jest fajne. O kurwa, nie, chyba nie za darmo. Jak mam 700 gold tylko? Nie, to wydałem na zbroję, kurwa, tyle. No i po 2000, których miałem. Dobra, nie mamy już żadnych punktów nauki, ale dzięki temu jesteśmy wojownikiem na 37% z łuku. No i mamy ile tej zręczności? 55, tak? Możemy chyba się zaopatrzyć w nowy łuk. O ile istnieje taka. O ile taki łuk mamy? 55, możemy już łuk nosić ze sobą. No to ja bym, kurwa, chętnie. Z wielką przyjemnością w taki łuk bym się wyposażył, a myślę, że w taki łuk mogę się wyposażyć w jednym miejscu. Czyli u tutaj. Jak ono ma? To nie jest Rita chyba, nie? Czy Rita? Frida. Słuchaj. Pohandlujmy. Czy ty masz łuk na 55? Masz. Giętki łuk. Ale ja bym sobie ten giętki łuk, kurwa, wyrobił. Na 55 jakiś. A może ja umiem w takie łuki, czy nie umiem? Umiem w 55 łuk jakiś zrobić? Chyba nie umiem. Chyba to jest max łuk, który potrafiłem zrobić, nie? Chyba już nie miałem łuków. Chyba, że ten. O kurwa. Zręczność 90. Czy warto jest kupować ten łuk? Zaraz zobaczymy, czy jeszcze jestem w stanie zrobić jakiś łuk. Nie, to jest na 60, a my mamy 55 akurat. No niestety. Będę wiedział, że na czerwony łuk na 60 zręczności będę mógł się nauczyć. Będę mógł się stworzyć jakby ten łuk. Ale teraz musimy się zaopatrzyć. Mój łuk bije ile? Tutaj dane statystyczne trzeba porównać. 55, ale daje mi premię do walki z łukiem 2. A twój łuk ile bije, co bym chciał go kupić? To jest pewnie mój łuk, który ci sprzedałem wcześniej. Też 55. I nie ma premii. No to akurat lepszego łuku się nie zaopatrzymy, przynajmniej nie u Fridy. Idziemy do tego zioma. Czy jeszcze sobie pogadamy tutaj? Idziemy na farmę, jeszcze tu pogadamy, bo oni jakieś misje na pewno mają. Coś było, że muszę wykonywać misję dla nich, nie? Bla, 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 jeżeli chcę awansować, bla, bla, bla. Adelard, słuchaj mnie. Podobno masz jakieś zlecenie. Owszem, i będzie ono w sam raz dla takiego świeżaczka. Gildii przydałby się przyczółek przy drodze na farmie Bermara. O! Wiesz, tropiciele mieliby bazę wypadową do polowań, najemnicy miejsce do odpoczynku po zleceniach w tamtej okolicy. No i kurwa, jest i zajebiście. Jest miejsce, które idealnie by się do tego nadawało. Obóz myśliwego Darte. Niestety. Facet od dłuższego czasu odmawia moim ofertom współpracy z Araxos. Idź do niego i go przekonaj, że warto do nas dołączyć, a udostępnienie nam tego miejsca będzie świetnym posunięciem z jego strony. Będzie tłumaczone. Musi dołączać? Nie może tylko udostępnić obozu? Nie musi, ale jeśli dołączy, to będę mógł tam wysłać mniej ludzi. Mniej ludzi tam, to więcej ludzi w mieście, a tutaj kręcimy największe zyski. Nie próbowaliście się go jakoś pozbyć?
Ostrożnie, chłopcze. To grząski grunt. Jeśli z jakiegoś powodu przestałby mieszkać w swoim obozie, to moglibyśmy go przejąć za darmo. Ale tak jak powiedziałem, to grząski grunt. Więc uważaj. Trochę taka mafia z nas się robi. Za udostępnienie obozu? Tak, ale nie rzucaj konkretnymi kwotami. Zostaw to odpowiednim ludziom. Powiedz mu tylko, że transakcja będzie dla niego opłacalna. Dobra. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Teraz do roboty. No raczej bym się wolał nie zamieniać w bossa mafijnego i nie chodzić i nie wypierdalać wszystkich ludzi. Raczej bym wolał tutaj ponegocjować. Tutaj przedstawić ofertę, tu coś. Do kogoś jeszcze możemy jakieś zleconko? Akurat to mamy po drodze do tego farmera, więc to spoko. O, jest Cynamon, witam! Dlaczego postanowiłeś dołączyć do najemników? Moje hobby raczej nie gwarantowało mi dobrej płacy, nie sądzisz? Poza tym, mój starszy brat służył w gwardii przez wiele lat i zaraził mnie pasją do wojaczki. Nie było mi jednak po drodze do tego całego rygoru armijnego. Stosowania się do kaprysów spasionych dowódców, widzących jedynie wojnę z zakrańców swoich biurek. Takim oto sposobem dołączyłem do gildii, która oferuje pieniądze i rozwój. Mógłbym u ciebie trenować. Jeśli znasz już podstawy, to nauczę cię walki bronią jednoręczną, strzelania z łuku i pokażę, jak stać się zręczniejszym. No, chciałbym potrenować, ale to za dużo kosztuje, a nie o tyle punktów doświadczenia, niestety nauki. Gdzie jest teraz? Pewnie martwy. Po kampanii na Wyspach Południowych popłynął z Robarem na kontynent. Aha. Od wielu miesięcy nie mam od niego żadnych wieści. I żywy. Ciągnie się miesiąc za miesiącem, a ja obawiam się najgorszego. Dobra, jeszcze nie ma. Nie zmarł. Przekonując go, żeby osiadł na wschodzie, tam gdzie bezpieczniej. Zawsze był jednak najbardziej upartym członkiem naszej rodziny. No, no jakbym ja bym się wysłyszał. Urodziłeś się na Archolos? Pochodzę z wyspy Erythros, ale nie miałem tam zbyt wielu możliwości zarobku. 7 lat temu, gdy po szlakach morskich pływały jeszcze królewskie galeony, zabrałem się na fregacie handlowej płynącej na zachód i tak dotarłem na Archolos. Szukałem roboty gdziekolwiek mogłem, ale że służba w straży niezbyt mi odpowiadała, trafiłem pod skrzydła Lorenzo. Rozumiem, Cynamon. Znasz w gildii kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć? Jeśli szukasz... mamy taką samą zajebistą zbroję, jak my już na równi jesteśmy. Z pewnością jest nim nasz kapitan, Adelard. Facet jest naprawdę świetnym szermierzem i ma ogromną cierpliwość do żółtodziobów. To weteran niezliczonych bitew, w tym kilku kampanii królewskich. Doświadczenia na polu walki może mu pozazdrościć wielu generałów samego króla. Ale widzowie za tą kamerką, ale jest ciemno, a mi się nie chce oświecać światło. Tak się nawet przyjemniej gra. Ci o tym opowie. Rozumiem. Oprócz niego jest jeszcze kilku członków gildii, którzy mogliby pokazać ci to i owo. Po prostu rozejrzyj się w wolnej chwili po terenie baraków. Dzięki za radę. Jak leci? Zupełnie nie rozumiem ludzi preferujących broń dwuręczną od jednoręcznej. Wyprowadzanie ciosów takim orężem trwa całe wieki. Potwierdzam. Ja tam wolę łuk. Jak my, Cynamon, jesteśmy ziomy. Ty, to ja jestem na równi z nimi, bo ja mam taką samą zbroję jak oni, bo... Jak my już na równi. Jak my, kurwa, jakieś giga koksy. Jeszcze z nimi pogadam i lecimy na farmę tego... Bermara, czy jak on ma. Przyszedłem po zlecenie. A co to? Świeżaczek chce pokazać, że do czegoś... Kurwa, ja już jestem starszy. Starszy goniec jestem, albo coś takiego. Kiedy moi tropiciele wykonują zadania w terenie, zdarza im się zbierać mnóstwo przeróżnych roślin. Większość po prostu sprzedajemy alchemikom, bo co innego z nimi zrobimy? Potrzebujemy jednak stałych dostaw mikstur, czy to leczniczych, czy jakoś zwiększających umiejętności chłopaków. Właśnie dlatego chcemy nawiązać współpracę z Ramchą. Nikt w mieście nie robi lepszych wyborów. Ramcha. Rozmawialiśmy z nią w tej sprawie i stwierdziła, że zgodzi się podpisać kontrakt, ale musimy jej pomóc w jakiejś eskapadzie. Co to za eskapada? Nie wiem. Musisz ją zapytać. Jak to jest Ramcha? Biorąc pod uwagę jej fach i to, jak się wyrażała, będziesz musiał wyjść gdzieś poza miasto. Ja już mam dostęp do górnego miasta, czy nie? Ta pomoc to jedyny warunek? Jedyny, o jakim do tej pory mówiła. Mam nadzieję, że nie wymyślisz. Chyba nie mogę. Bo nikogo przecież nie będziemy błagać o współpracę. Na wszelki wypadek wykonuj jej polecenia tak,
żeby nie miała wątpliwości co do jakości naszych usług. No jasne, ja, najwyższy profesjonalista w mieście. Lepiej, żeby tak nie było. A jeśli już, to nie z twojej winy. Araxos musi mieć czyste ręce. To już wszystko. Lepiej nie każmy jej czekać na samym początku współpracy. Idź i pokaż, do czego zdolna jest gildia. No dobra, współpraca z Ramchą. Nie będzie z ta Ramcha. Jak się... Nieźle, chociaż nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę się bawił w nocne przenoszenie skrzyni. To nie na moje nerwy. Da. Dobra. Z tobą nic nie pogadamy. Z tobą jeszcze coś ciekawego, Griff? Chyba nie. Z tobą coś ciekawego jeszcze, Sander? Ty mnie masz nauczyć trenować, potrenować, to mogę, to nie. Idziemy na tą farmę, bo tam mamy dwie misje naraz i ewentualnie, jeżeli odcinek nie będzie wystarczająco długi, no to jeszcze się tu udamy do tej Ramchy, ale coś czuję, że dzisiaj, na dzisiaj mamy tą misję, tą wioskową misję, więc mam nadzieję, że goniec Araxos nas tam zaprowadzi. Kurwa, nie powinien mnie za darmo, jak ja dla nich pracuję. Dobra, farma Bermara. Farmy Bermara, ale rzeczywiście. Idziemy, zobaczymy, co nas tam spotka ciekawego. Gdzie my w ogóle na mapie jesteśmy? Dobre pytanie. Myślę, mapę. Wioski, miasta Archolos. Nie, mapa, wyspę Archolos. Tak jest. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wioska Silba, klasztor. A tego nie ma na mapie. Gdzie my kurwa jesteśmy? O, przy jest, a jest, przy farma Bermara, przy trójce jesteśmy po lewej stronie. No dobra, dzięki za zawiezienie mnie tu. Tu musimy dwie misje wykonać, jedną od tego chłopa i porozmawiać go i przekonać go, że fantastycznie będzie zainwestowanie w naszą wspaniałą gildię, a druga to musimy tutaj się dowiedzieć kilku rzeczy, tak? Coś takiego, coś tu musimy się dowiedzieć, zapomniałem co. Pojawia się i znika, to było, nie? Odnośnie przemytników Lorenzo z Willem przebywający na farmie. Może uda mi się od niego wyciągnąć jakieś informacje na temat gościa od znikania ludzi. I tu mamy od razu Willa, z którym musimy przedyskutować kilka ważnych kwestii. Słuchaj. Nie wiem, czego tu szukasz, ale mam nadzieję, że nie jesteś tu, by sprawiać kłopoty. Słuchaj, Will. Zamierzam zbrojnie najechać tę farmę. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem obcym wstęp wolny? Albo darmowe piwo zapraszamy? Ta farma to teren Bermara i to on ustanawia zasady. A ja pilnuję, żeby te zasady były przestrzegane. Słuchaj kurwa, jestem z gildii kupieckiej, za ci rozpierdolę tę farmę, jak nie w kurwę. Wszystko po staremu. Pracowników trzeba pilnować, a to nie jest łatwe, gdy się jest w tej robocie samemu. Ale staruszkowi słowo się rzekło. Wyskakuj z mieszka, bo mnie wkurwiłeś. Kim jesteś? Na imię Zresztą Nimina. Jakbyś mnie nie wkurwił, to i tak by ci ten mieszka zabrał. A ty właśnie wszedłeś na posesję Bermara. Jeśli nie masz interesu do mojego szefa, natychmiast stąd zawróć. Mówisz, ty chyba tu koki jesteś, wiesz? Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Dokładnie. Tamten również należał kiedyś do Bermara. A ja wiem, który mój, chyba. Bardzo często uderzały obok niego pioruny. Może to przez tą wysokość i położenie. Któregoś dnia... Byliśmy tam chyba kiedyś. W suszy, jeden w końcu uderzył prosto w wiatrak. Całość z okolicznymi zabudowaniami spłonęła w ciągu kilku chwil. I tak od wielu lat Bermar sobie obiecuje, że go odbuduje, ale póki co nic z tego nie wyszło. Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Bermar to gospodarz tej farmy. Wymaga dużo, ale... Ej, nie wiem, czy dobrze, że sprzedałem kurwa zbroję. Bo teraz jak będziemy musieli gdzieś iść incognito, to ja będę chyba bez żadnej zbroi. Będę na hito. No, zjebałem. Bermar wyłożył duży majątek na odbudowę potencjału farmy. Nieużytki zamienił w pola, a w miejscu starego młyna postawił nowy. Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest coś, czym możesz się zająć. W wyniku podtopień mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Wiatr uszkodził młyn, a długotrwałe ulewy sprawiły, że plony zwyczajnie przegniły. Większość szkód naprawiliśmy, ale trzeba tu trochę posprzątać. Jeśli chcesz pomóc,
Możesz pozbierać ryby z wybrzeża na południe stąd. Dobra. Widzę też, że należysz do gildii Araxos. Yes. Od lat szef utrzymuje dobre kontakty z kupcami. Zajrzyj do niego, a może znajdzie dla ciebie jakieś dodatkowe zlecenie. Dobra. Dobra, no czemu nie? Moneta się przyda. No. Pomogę wam pozbierać te ryby. Dobrze. W takim razie idź drogą na południe stąd, aż miniesz młyn. Przejdź się wybrzeżem i pozbieraj tyle ryb, ile zdołasz. Za każdą z nich otrzymasz ode mnie zapłatę. Część co ryby na brzegu na robią? Będzie nadawała się do zjedzenia, więc zbieraj tylko te, które wyglądają ci na świeże. No dobra. W porządku. Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuca na brzeg różne śmieci. Niektóre z nich mogą okazać się cenne. Jeśli jakieś znajdziesz, możesz je zatrzymać w ramach dodatkowej nagrody. No już mi się podoba. Wrócę niebawem. Nie, wrócę, tylko ja mam tu pytanie jeszcze. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja wiem? Złoto masz? Jeśli tak, to mogę ci pokazać, jak szybko machać lekką bronią. Za złoto? Mam nadzieję, że nie... Za złoto to chłopie. Ręczność to ja za darmo mogę się uczyć, chyba że na przykład mniej punktów nauki potrzebujesz. Nie no, potrzebujesz 10, to nie chcę. Słuchaj. Potrzebuję twojej pomocy, przysyła mnie Pablo. Nie wiem, co ten chłopak ci naopowiadał, ale jedno jest pewne. Gdzie jest Pablo, tam są kłopoty. Skoro już mowa o kłopotach, to jak tylko dorwę tego drania Hoda, o, a to Hod to nie jest ten wielki chłop? Parszywa gnida miała pójść narąbać drewna, ale pewnie sam narąbał się grogiem. Bo co innego może robić stary marynarz puszczony w samopas? Słuchaj, zrobimy tak. Znajdziesz Hoda, ja będę mógł pójść na przerwę i wtedy spokojnie porozmawiamy o twojej sprawie z Pablo. Zaginiony zamiennik, co? Widzę, że częsty problem wartowników. Gdzie szukać? Zaginiony zmiennik, co? Widzę, że to częsty problem wartowników. A tobie by się chciało stać pół dnia w słońcu czy ulewie? Czasami wartownicy po robocie tracą poczucie czasu i trzeba im przypomnieć o obowiązkach. Sam bym to załatwił, ale Bermar dostałby szału, gdyby zobaczył, że nikt nie dogląda. To może ja tu postoję i pomogę. Gdzie szukać tego Hoda? Miał pójść do lasu za farmą. Wystarczy, że skierujesz się na zachód i powinieneś na niego trafić. No dobra. Rozpoznasz go po jasnej brodzie i wąsach. No i oczywiście po zapachu grogu. Tylko uważaj, żeby nie zabłądzić zbytnio na północ. W tamtych lasach czają się straszliwie niebezpieczne bestie. Dobra. Proszę. Nie! Wszystkie ryby, jakie udało mi się zebrać. Przyniosłeś więcej niż się spodziewałem. A, dobra, chuj. Całkiem nieźle. 35? Kurwa, to mogłem... Większość z nich wydaje się zjadliwa. Ile? To warto było kupić te ryby. Nam na długie tygodnie. Dobra robota, mały. Oto twoja zapłata. Dawaj. Ile to będzie? Ze 5 sztuk złota za jedną? To nie wiem, czy się to opłaca. Nie masz dla mnie jakiejś roboty na boku? Roboty na boku, powiadasz? Chciałbyś zarobić, rozumiem. Może i miałbym małą robótkę. Spójrz na tamte poletko. To z drzewem. Mam dla ciebie zagadkę. Co jest z nim nie tak? Jakie poletko? A tamto? Ma za mało słońca? Nie, durniu. Podpowiem ci. Zresztą sam to zauważysz, jak się po nim przejdziesz. Pełno tam szczurzych nur. Ale cholera. Jakie to są szczury! Nie wiem, skąd się te cholerstwa wzięły, ale skórę mają twardą prawie tak samo, jak dobrze sklecona zbroja. Próbowałem je wytępić, ale zbyt dużo się ich namnożyło i zbyt głębokie mają nory, żeby można było coś z tym zrobić. Skoro taki wojak jak ty sobie nie poradził, to co ja mogę? No już, nie kpij. Kupiłem od alchemika przepis na trutkę, tylko na Beliara. Nigdy nie lubiłem się babrać w tych wszystkich menzurkach, fiolkach i innych takich. Poza tym, po prostu nie mam tutaj na to warunków. To jak? Załatwisz sprawę? Załatwię. Dobra, zajmę się. Zajmę się. Dobra, zajmę się tymi szczurami. To świetnie. Trzymaj ten przepis. Tylko postaraj się pozbyć szczurów, a nie nas. Dobra. Nie będę ci zawracał głowy. Mądry chłopak. Trutka na szczury. Wymagana alchemia brak. Ciemny grzyb, redes polny, smażone szczurze mięso, odrobina wody.
Sztuczkę umieścić bezpośrednio przy noże szkodnika, podpalić i czekać na efekty. Uwaga! Szkodniki wypuszczone ze swoich nor przed trujące opary mogą zaatakować. Należy zrobić to na stole alchemicznym, rozetrzeć poniższe składniki i potem zmieszać je w mezurce z wodą. A powstałą maść wydać na płaskie naczynie i poczekać aż zastygnięcia w twardą formę. Krótkę pogrzucić, a następnie przesypać do woreczka i dokładnie zabezpieczyć. Uwaga! Środek silnie żrący. Unikać kontaktu ze skórą. Rozumiem. Obcuję z tak zwaną nikotyną na co dzień. Tam też jest napisane, że trzeba uważać na skórę. Myślę, że sobie poradzę. A przy okazji dla widza buszek. No i co? Bierę chleba, bierę wino. Bierę co, kurwa, w kółce. Prawo niespodzianki z Wiedźmina. Co zastanę, to biorę z domu. Jakiś bimber, jakiś gin. Gin. Jakiś wińsko to biorę. Tu coś jeszcze jest, jest tu jakiś kuferek. Nie wkurwiam się? Widzę, że nie. Otwieramy jakiś tu chleb, coś tego, owego, jabłko, może być. Trzeba w ogóle to zrobić, przede wszystkim miksturę, nie? Jest tu ktoś, z kim jeszcze mogę pogadać. Zwykli farmerzy, ale można ich zapytać o podstawowe informacje. Obermarze. Może i jest to stary dziad, który na wszystko narzeka. Ale nie można mu odmówić, że dobrze zarządza farmą. Oby jego syn w przyszłości był chociaż w połowie tak dobry. Okej. Co możesz mi powiedzieć o farmie? Lasy wokół nas są wyjątkowo niebezpieczne. Nie zapuszczałbym się do nich. Cieszę się, że Bermar wynajął Willema do ochrony. Dobra. Co słychać? Cisza, spokój i ciężka praca. Czy człowiek może oczekiwać czegoś więcej? No kilka rzeczy bym chyba kurwa znalazł. Dobra, idziemy. Gdzieś tu stół alchemiczny musi być. Tu coś jest, ale czy ja tu mogę w ogóle wejść? Chyba nie. Znaczy coś tu może być ukrytego i ciekawego? Pewnie może. RDS polny może być, o, jakiś młotek. Co nie wezmę, zawsze to plus 5 golda. No i siąpać zaczyna. Siąpać to jest moje ulubione słowo, odkąd grałem Wiedźmina. Może właśnie chcę zaczekać, aż co? Siąpać przestanie. Piękne są to słowa. Wiedźmin, kurwa, wspaniała gra. Witam. Bermar, słuchaj. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale najwyraźniej muszę pogadać o tym z Willemem. Czego szukasz na mojej ziemi? I ja tu interes. Najpierw dawaj mieszka. Kim jesteś? Jestem Bermar, a to moja farma. Nic więcej nie musisz wiedzieć. Masz może dla mnie jakąś pracę? Nie potrzebuję w tym momencie dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. Powoli kończymy zbiory. I jeśli nic nagle nie zniszczy mojej farmy, to będzie mój najlepszy rok. Nie dość, że ziemia dobrze obrodziła, to ceny wyższe niż w dawnych latach. Możesz porozmawiać z moimi pracownikami. Może któryś z nich będzie potrzebował pilnej pomocy. Słyszysz to? Ten dzieciak znowu zaczął swoje piłowanie. Chyba głowa mi odpadnie. To twoja farma, nie możesz go wywalić? To nie takie proste. Ten głupek z dwiema lewymi rękami to mój syn, Kyle. Sam kazałem mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby nie obijał się całymi dniami. Skąd mogłem wiedzieć, że postanowi postawić ten zbitek desek pod samym domem? Aha, to... pracę, więc może chciałbyś się zająć moim synem. Dobra. Mam się nim opiekować? Wystarczy, że pomożesz mu znaleźć mniej irytujące zajęcie. A nawet jeśli to się nie uda, to kilka godzin bez tego Dobra, damy radę. Oporny uczeń. Przede wszystkim to, co chciałbym zrobić, to zrobić tą trutkę na ten szczury, żebyśmy zakończyli to zadanie. Coś już widzę, że dzisiejszy odcinek nie będzie krótki. Plus, no jednak tutaj farma, dość długo będziemy na tej farmie zapewne. Pewnie przez jeszcze najbliższy odcinek. Dobra, tu jakieś opowiadanko, se możecie czytnąć, jeżeli powinniście przeczytać, jeżeli oglądacie serię i zatrzymujecie i czytacie. Rozumiem. Tak myślałem, że to się tak zakończy. Dlatego zrobiłem save'a. Czytuję. Trzeba... O, a to nie jest jego farma właśnie? To wygląda jak farma Bermara. Chociaż nie. Chociaż? A nie wiem, co to za dom. No to są ogólnie screeny zazwyczaj z gierki. I z miejsc, w których się pojawiamy. A, to jest tego.
To jest karczma. Na tego. Na jak to się nazywa? No w tej mieścinie pierwszej, do której idziemy. Silbach. To jest ta karczma. Dobra, tu mamy jakąś kuchnię, możemy coś podgotować. Chętnie w sumie to zrobię, to zawsze... O kurwa, miotu ci ukradłem, ale dobrze, że nie zauważyłeś. Ugotuj posiłek. Zawsze coś tam się przyda. Mamy tę mąkę, więc myślę, że coś tam jesteśmy jeszcze w stanie zrobić. Pyk. Słodka bułka z jagodami. 7 aż. Cyk. Wytworzono. Elegancko. Co tu jeszcze? Grzanie z ognika. Pewnie, że zrobię jeden. Tu nie... A, sól trzeba jeszcze kupić. Sól dość ważna, widzę. Tu trzeba pokupować te składniki, żeby coś gotować, kurwa. Żeby mieć co do jedzenia, a nie same takie zwykłe puste składniki jeść, bo one się nie opłaca. To jednak to gotowanie jest gigaope. Jabłka w cieście. No dobra, to jedno zróbmy. Tu jest potrzebna ryba, którą oddaliśmy niestety wszystkie. Dobra, i to by było chyba tyle z gotowania na dzisiaj. Jakieś kebasy potrzebne. Dobra, idziemy dalej i szukamy tego. Mam nadzieję, że on tu kurwa ma. Macie chociaż, prawda? Mam nadzieję, że stół alchemiczny do wytwarzania alchemicznych rzeczy. Bierzemy piwko. Siema, farmer. Czy to jest stół alchemiczny? Nie. Czy to jest stół alchemiczny? No nie, niestety. A coś tu, co to jest? Zakurzony dziennik Bermara. Kurwa, jak ja bym to wziął? Szybki sejwik, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie kradzież. Ja tylko chciałem przeczytać i już odkładam na miejsce. A przestań. Przeczytasz i odkładam na miejsce. W ogóle nie słuchacie, panowie. I trzeba to inaczej. To jest na przykład port Farholos, nie? Fajne są te screeny. Wszystkie są z jakiejś miejscowości. Właściwie to już w większości tych miejsc, kurwa, byliśmy. Jedno takie z czachą i to jest chyba na bagnach. To tam nie byliśmy. A to chyba taki randomowy screen. Chyba to nie jest jakieś turbo ważne miejsce. Ale chodzi o bagna. No to tam byliśmy. To prawda przez jakieś 20 sekund, ale byłem chociaż zobaczyć na obrzeża bagna. Zauważyłem wielkiego kurwa tego, co pływa. Jak on się nazywa. Zapomniałem, ten wąż taki. Dobra, i kimnijmy się do północy. Rozumiem z tego co kumam, to oni o północy powinni też kimać, prawda? Co to ma być? Aha. Co ty tutaj... A przestań. No to się nie dogadamy jednak. I do rana. Bo w nocy nie będę też biegać i wykonywać tych misji. Mam 37 minut odcinka, to jest bardzo dużo już odcinka. No gdzie jest jakiś stół alchemiczny? Stół alchemiczny, no gdzieś musicie mieć stół alchemiczny, prawda? Chyba, że ja już pominąłem i był gdzieś indziej. A tu co to było? A, skręt bagiennego ziela. Stół alchemiczny jest potrzebny do wyrobienia tak zwanej trutki i zrobienia misji. Chyba, że ja muszę po mieście, kurwa, biegać i z powrotem tutaj, to mnie zaraz szlak trafi. Stół alchemiczny, bardzo ważne. To nie jest stół alchemiczny. No nic tu nie wygląda jak stół alchemiczny, mam nadzieję, że przynajmniej nie pominąłem tego. Tu jest jego syn, tak? Z tego co kumam. Witam serdecznie, Kyle. Hey. Cześć, co tu budujesz? Stawiam spichlerz dla mojego ojca. Muszę ci powiedzieć, że idzie mi to coraz lepiej. Będzie gdzie trzymać tegoroczne plony. Czy spichlerz nie powinien mieć drzwi? Cholera, zupełnie o tym zapomniałem. Nieważne, wytnę na nie miejsce później, gdy już reszta będzie gotowa. Przysłał mnie twój ojciec. Mam znaleźć ci jakieś zajęcie. Przecież mam już zajęcie. Wiesz, ile czasu zajmuje mi praca nad tym spichlerzem? Mam wrażenie, jakbym każdego dnia musiał połowę rzeczy zrobić od nowa. Tu brakuje kilku desek, tam coś jest zgniecione albo wyrwane. Stawianie budynków to naprawdę ciężka praca. Właściwie to zasłużyłem na jakąś przerwę. Poszukajmy czegoś ciekawszego do roboty. O! Chciałbyś wyruszyć może na polowanie? Oszalałeś? Okoliczne lasy są pełne tych cholernych wilków. Nie mam zamiaru ryzykować własnego życia. No nic, po misji. Nic nie przychodzi mi do głowy. Nic nie szkodzi. Wiem jak to jest. Czasami całymi dniami spaceruję po polach i nie wiem co robić. Chodź, pokażę ci moje ulubione miejsce. No dobra, jak mi stary płaci za chodzenie z tobą, to niech będzie. Czy to miałbyś spichlerz? Takie dziwne właśnie, myślę, kurwa, bez drzwi. O co chodzi?
byliśmy tam wcześniej. Pozbieram te rzeczne mirty, kurwa, może coś tu będzie w ogóle w tej rzeczce. Chodźmy tą rzeczką, tu jakiś rzeczny mir zawsze się przyda. Ulubione twoje miejsce, powiadasz. No dobra, czekaj, rdeścik polny, spokojnie. O, to wygląda jakby to był screen z gierki. A z drugiej strony bardzo dużo jest tych takich, powiedzmy, strachów na bruble. Czy ten młyn nie jest wspaniały? A może, gdy skończy mój spichlerz, to sam zabiorę się za postawienie takiego młyna? Pomyśl tylko, jaki musi być widok tam z góry. Szkoda, że nie można od środka dostać się jakoś na dach. Mam pomysł! Co ty na to, żeby spróbować się na niego wspiąć od zewnątrz? Nie zabiorę ci spróbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. Nie zabronię ci próbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. No, coś czuję, że zaraz się wypierdoli i tyle. I tyle będzie. Ken wymyśli, że wesnie się na młyn swojego ojca. Dam mu moment, by uświadomił sobie, jak głupia jest to myśl. Już przekminiłeś, że to debilny pomysł? Wiesz co, może póki co sobie odpuścimy to całe wspinanie. Chodź, nauczę cię łowić ryby. Tak. Niedaleko stąd jest mały statek. Wreszcie. Że mówili, że zawsze tam dobrze biorą ryby. Dostanę wędkę może, kurwa. Wreszcie może dostanę wędkę. Tyle kapusty, że mu ukradną, ale dobra, chodźmy za nim. Wykonajmy tą misję. Takie chillowe te misje, ale dobra. Chciałbym zrobić coś konkretnego, jakieś polowanko, coś poddymić na odcinku. Ale niech będzie tutaj. Ale wielkie kurwa te. Jak one się nazywają? Świetnie, są nawet wędki. O! Wreszcie. 34 odcinki zajęło mi zdobycie wędki. Zobaczymy, kto złowi więcej. Mamy to. Giga pochcam. Wędkę otrzymałem. I ocie kryńca. Wreszcie kurwa. I co? Ej, ty. Masz coś? Nie. Cholera. Ja też nie. Krzanić to łowienie ryb. Ci durni rolnicy musieli wszystkie wystraszyć. No to co teraz? Jak co robimy dalej? Ale przynajmniej... O, Jean. To nie wezmę, jak wezmę. To dalej, bo muszę cię pilnować, kurwa. Chodź tu. Już nie sprzedam wędki. Tą też se wezmę, żeby mieć na zapas, jakby się złamała. Giga wielka sztuka. Brakuje mi, że tu jest tak mało tych ryb, że jest tylko jedna ryba. Albo ryba, która coś połka. Powinno być trochę więcej tych ryb. Może zaczniemy od drzewa? Czemu aż tak ci zależy, żeby się wspinać? Pomyśl, ile to daje korzyści. Można wchodzić na drzewa, po świeże jabłka, można ścinać tylko małe gałęzie potrzebne na ognisko, no i można też ukrywać się przed wilkami. Dobra, patrz, jak to się robi. Rozgrzewka. To, i na normalnie ma się wpierdalać po tym drzewie? Ja pierdolę. Da się wydupce na bank. Widzisz, to nic trudnego. Co teraz? Mam nadzieję, że Kai będzie w stanie pojąć złożoną sztukę wchodzenia na drzewa. Mogę już zejść na dół. Jest tu jakieś gniazdo w ogóle. Chyba, że nie ma tu jakichś jajek albo czegoś takiego fajnego. Nie lubię takiej gry w ogóle survivalowe, że sobie idziesz, tu sobie jakieś jajko znajdziesz. Fajne to jest dla mnie fest. Nie lubię takie małe rzeczy jak łowienie ryb, że... Najpierw dawaj mieszka i teraz ty. Ja się spierdoli i zginie. Dobrze, pewnie, co? A teraz mnie stąd ściągnij. O czym ty mówisz? Nie przyglądałem się, jak schodzisz. Musisz mi pomóc. O, to byłem zawsze ja. Zawsze, całe moje życie, jak byłem mały. Nie no, pomogę. Nigdy się nie ruszaj, zawsze, wszedłem na drzewo, zejść. Ni chuja, była pomoc potrzebna. Ty, a... Czy tam nie są już bagna, albo coś takie? Wydaje mi się... Czekajcie! Gdzie my w ogóle jesteśmy na tej mapie? Kurwa, wydaje mi się, że ten młyn spalony jest tam i my tam byliśmy, nie? I wchodziliśmy nawet troszeczkę tam i tam był wielki napis niebezpieczeństwo. Że my w tej okolicy już byliśmy, teraz się to łączy. To co ja mam znaleźć teraz?
Ten głupek utnął teraz na drzewie. Musiał wymyślić jakiś sposób, by ściągnąć go na ziemi. Inaczej mogę zapomnieć o nagrodzie od jego ojca. Kurwa, jak tam wejdę i mu pomogę? Słuchaj, powolutku. Hej. Jaki mam sposób na kurwa zdjęcie go z drzewa znaleźć? Pomysłów brak jest, kurwa. Nie no. Telekineza jakaś, coś? Jakiś tutaj spelek? Podpięć telekinezka i ściągamy go? Da radę tak? Chyba nie da, chyba mogę ściągnąć RDS polny. Ale człowieka chyba nie da się. No to brak pomysłów. Sen może? Nie, może nie. Spowolnienie? Może nie. A wiem, może ta mikstura na swobodne spadanie by mu dała, ale on coś mało gadatliwy. Jeszcze raz, może się zbugowało. Wtedy by strzedł. Słuchaj, chcesz może miksturę na swobodne spadanie, żebyś, co by się nic nie stało? Kale. Kurwa mać. Chyba nie chcesz. Dobra, czyli musimy go na chwilę tam zostawić, no jakieś 3 nocki i później wrócimy, jak coś wykminie, może znajdę jakąś drabinę albo coś. Tu coś ciekawego? Nie ma. Tu jest pole kapusty, zamierzam skorzystać i chciałbym zobaczyć widok, bo jesteśmy w ogóle przy morzu, tak? Czy można, tak hodować różne rzeczy? Rzadko się znajduje miejsce, gdzie jakąś farmę przy morzu, nie? Pewnie ze względu na to, że może być jakieś podtopienie albo coś takiego, prawda? I wtedy wszystkie plony idą się jebać, bo jeszcze słona woda jest. Może to być główny powód tego. A może też być powód tego, że z jakiegoś powodu ziemia tam jest chujowa na przykład. Ej. Nie chcę pogadać stąd, tylko chcę wyrywać kapuchę. Zawsze się przyda do jedzenia. Mam 46 minut, więc prędziutko pozbieramy te rzeczy i chyba resztę dalej tego odcinka dokończymy w następnym odcinku. Dalej tego odcinka dokończymy w następnym odcinku, kurwa, ten zdanie powiedział. Dalszą część giereczki bardziej dokończymy w następnym odcinku. Teraz to już chyba nie ma co. Jest to jakiś w ogóle, coś tam widzę jest. Jakiś łódka, coś tego nowego, może jakiś przewodnik. No chodźmy tu, no bo przecież mnie rozniesie, jak tu nie sprawdzę, co tu się znajduje, no muszę. Chodzimy tu, idziemy tędy, no. Trzeba tu zbadać, co tu się dzieje. Także już kończymy, no to co? To możemy zobaczyć. Leśny ścierwojad, ale leśny ścierwojad to jest dla nas teraz leśny bob. Niczego tu nie znajdę. Nawet bym powiedział, że może z niedźwiedziem. Niedźwiedziem by nam się udało, ale co do tego akurat pewny nie jestem. Jest tu jakaś mąka w ogóle. Może była jakaś misja do zrobienia. Albo będzie jakaś misja do zrobienia, to już przy okazji wykonamy tą misję. To jest mój survivalowy tutaj. Odkrywczy, adventurowy. Charakter. Słyszę jakieś węsza. Ktoś tu umarł? Nie ma czego plądrować. Ktoś tu jest, jakiś lodowy strzał, ktoś tu zmarł. Kołcze na jakiś święty wstrząs, ekstrakt. Ognista pokrzywa i tu ktoś jest martwy. Zwłoki, sierp, zwłoki. Przepis, a to już poznałem, nie mogę już innego przepisu mieć przy sobie. Chyba mu się spadło. Chociaż może nie. To tak oparty jest. Raczej sobie tak nie spadł na szyjku. A tutaj ryby mieliśmy pozbierać. No to tak. No to chodźmy tam tak czy siak i tam zakończymy na tej plaży odcinek. Bo 48 minut. Tu jeszcze jakaś polna bestia. Coś na pewno będzie do zabicia. Chodźmy tak na sam koniec. Już się raczej... Już nie będziemy robić nic fabularnego. Dalszą część odcinka... Dalszą część kurwa gierki nie odcinka dokończymy w następnym odcinku. Ale tutaj sobie jeszcze chodźmy. Czemu nie? Jak ktoś chce zobaczyć, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to już możesz sobie wypierdalać. Ty, one shot polnej bestii? To była młoda polna bestia. A młoda. Ale i tak nieźle. Ktoś tam ten łuk bije. Widać, to jest tylko 5 i wyłącznie obrażeń, ale to widać. Best. Dobra, deścik polny. A tam ktoś jest, kurwa. To, żebym okłamał widzów, bo ktoś tam stoi. Jednak będzie coś fabularnego. Widzowie poszli i co? Jest coś tam fabularnego. Ktoś sobie ryby łowi. No wypierdolone ma, nie? A to przewodnik jest. Wygłodniał. O kurwa. No są to boby. Straszne boby. Przewodnik. Przewoźnik. On by...
zawiezie, rozumiem, tam gdzie chce. Jeżeli będę chciał. Dobra, czy jest tu będzie coś jeszcze ciekawego oprócz zbierania ryb? Czy będę teraz zbierał przez 30 minut ryby? Chyba będę przez 30 minut ryby zbierał, więc ja sobie to pozbieram, myślę, już później. Widzimy się oczywiście, nie wiem kiedy, ale na pewno oczywiście w następnym odcinku. Tyle, do zobaczenia, miłego dnia wam życzę oraz miłej nocy. Wpadnijcie na Remind'a, wpadnijcie na Twitch'a, tam gadymy, a tutaj taka chillowa seria. Tyle, mam nadzieję, że się podobało, można napisać, jeżeli coś było źle, albo inaczej powinienem prowadzić odcinek. Odcinki są prawie codziennie na tym kanale. Chyba, że akurat nie mam internetu, albo prawie umieram. No wtedy akurat nie mam odcinków, ale tak zazwyczaj to są. Nara widzowie. Trzymajcie się, do zobaczenia.